No dobrze, skoro sobota, skoro minęła godzina 16, to startuje tutorial, a audycja od graczy dla graczy, no i dwóch graczy dziś w studiu Radia Campus razem ze mną, Bogdan i Darek. Cześć, dzień dobry panowie. Cześć, cześć, wszystkim. Witam. No właśnie, fani retrogrania? Jak Między najbardziej. Między innymi. Między innymi, czyli jednak w nowości też. No, ci, co nie znają przeszłości są skazani powtarzać jej błędy, więc nie wiedzieć jak nowy grach. Są stare pomysły powtarzane nieudolnie. No dobrze, my tutaj przed wejściem do studia próbowaliśmy rozwikłać zagadkę od kiedy w ogóle zaczyna się to retro. To zależy od tego, kto się kiedy urodził. To ciekawe podejście. Ja z kolei mówiłem, że jest taka pewna granica jak dla mnie, czyli ten rok 2000. Osobiście dla mnie to jest właśnie już retro, i to już dalsze, dalsze nowsze konsole to już jest typowe, już jak dla mnie Neo, ja tak to nazywam. Czy wiesz, że Xbox 360 kończy 15 tak. lat teraz. Tak, 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 Czy to już jest retro? Właśnie też to pytanie zadaliśmy, tak. Czy no to ja jest się retro? Zastanawiam się, czy gry 3D to w ogóle można dopisywać po prostu jako retro. nie? To z lat 90. jak najbardziej, szczególnie, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają. O właśnie, masz... No właśnie, wyznacznikiem mhm. tego, co jest retro. No, no dobra, bo mamy na przykład, nie wiem, Hotline Miami, które bardzo mocno nawiązuje do stylistyki retro, no ale. Nie możemy powiedzieć jeszcze, że to retro. Czy znaczy to jest po prostu pixel art? To nie jest tak, że mamy jakąś sztukę, czy to będzie malowanie na płótnie, czy to będzie rysowanie kredkami i tak dalej. To jest jakaś tam forma ekspresji, czy coś w tym stylu. Mhm. Więc jeżeli ktoś używa Pixel Artu, czy to z powodu finansowy, czy z powodu tego, że bardziej mu taka stylistyka pasuje, to nie możemy mówić, że to jest retro. Retro to jest coś, co jest stare. W sensie ma już jakiś tam wiek. Jak Xbox 360, no to teoretycznie też już można nazwać to retro. Some osoby, które nigdy nie grały w oryginalne części Call of Duty czy Medal of Honor, i dla nich to po prostu jakaś gra sprzed 10 lat jest już retro, niby nie, bo się pamiętają, że wychowali przy niej. Quake 3 dla niektórych ludzi może być retro, podczas dla większości ludzi Quake 1 albo Doom czy Wolfenstein będzie takim prawdziwym, prawdziwym retro. No tak, a z drugiej strony, jak my sobie o tym pomyślimy, to Quake 2 to już... No właśnie, ja nie wiem, dla mnie to, no mógłbym powiedzieć, że to retro, ale to jest gra, w którą ja doskonale pamiętam, kiedy grałem. I jak się w nią gra I myślę, że jakbym zasiadł teraz przed kompa i ktoś by mi otwalił Quake 2, nie mówiąc już o no nie, QA2 to musisz na spokojnie, w nocy o północy. I to właśnie a propos tego QA2 też miałem fajną akcję. Pamiętam właśnie jak w tych latach 90 -tych brat przyniósł pierwszy raz akcelerator do karty graficznej Wudu. Nie wiem, czy to pamiętacie panowie. <grym> staram się zapomnieć. O, staram się zapomnieć. <grym> Jezu, nie. No, po prostu jak ja zobaczyłem pierwszy raz te fajerwerki, a później, jak jeszcze jak brat przyniósł chyba z grzybowskiej, z, Grzybowski, z giełdy z grzybowskiej, Unreal w ogóle, nie wiem czy pamiętacie, pierwszy Unreal mm. na komputery, o Jezu, to po prostu aż rozwaliło mi łeb. Pomyślałem sobie, Boże, taka grafika, to, są, to już doszliśmy do tych czasów. Przecież to żyje. Tak, dożyliśmy <laughs> tych czasów, Boże, jakie światło, jakie cienie, jej, jak ekspresy. później, Boże, jakie to tam datno. A właśnie, że nie, mi się podoba. No, wiesz. No ja po prostu no tak się nie dyskutuje. Nie popełniłem tak. ostatnio ten błąd i odpaliłem sobie pierwszego Tom Pridera. Ale ja nie sądzę, z powodu sterowania i tego, jak nic nie działa, to jak się wydaje, że działało. To wiecie, co właśnie ja dlatego, poniekąd trochę dlatego was zaprosiłem, bo ostatnio kilkukrotnie w tym studiu miałem rozmowy a propos wszystkich remasterów i remaków, które mnie po prostu doprowadzają do białej gorączki. I mam cały czas wrażenie, że wszyscy twórcy, którzy robią remastery i remake'y, chcą ode mnie hajs. A ja już tam byłem. Ale oni chcą jeszcze raz. Oni są jak McDonald's i te wszystkie inne fast foodowe restauracje. Cały czas to samo, tylko że w nowym opakowaniu. Kiedyś były folijki, teraz są kartoniki. Za jakiś czas będą jakieś pewnie biodegradowalne papierki, czy coś w tym stylu, tak jak sumiane, te może papierówki i tak dalej. Te wszystkie rzeczy to to nie ma znaczenia. Ale... Po tym łatwiej jest zrobić coś, co ludzie mniej więcej rozpoznają. Na przykład, jeżeli mamy tą trylogię Krasza, co była zremasterowana, to teoretycznie są nowe gry. To, że 99% rzeczy, które w tym jest, to jest praktycznie rząd, co kiedyś było, to teraz jest bardziej dopasowane, bo jak się odpali te oryginalne części, to ci gwarantuję, że większość ludzi obecnie grających w gry nie byłaby w stanie nawet kilku pierwszych etapów zaliczyć, bo kolizje nie działają, bo trzeba się wyuczyć na pamięć wszystkiego tutaj też. Ale tam wszystko jest bardziej toporne ze względu na technologię, teraz jest trochę bardziej płynnie. No właśnie tutaj chciałbym się z tobą też nie zgodzić, bo w tej nowej trylogii Crash Bandicoot e, mam przecież poprawioną tą całą mechanikę. Te wszystkie, większość tych błędów, które były e, na przykład w wyścigu, nie wiem czy pamiętacie, w, po murze chińskim, jak się tym tygryskiem biegało. czy znaczy, na tym tygrysku, szanowni, czy biegało. Kurczę, e, przecież ja pamiętam ile razy wpadałem do tej dziury, albo wpadałem na jakiegoś Chińczyka, tak? No po prostu szlak mi trafiał. A teraz w tej części możesz nawet przejść tą rundę bez tego zwierzątka. To taki glitch, ale... Jest inna, poprawiona troszeczkę też technika. Można omijać. Jest fajna, właśnie. Jest, jest już dobra ta kolizja jak dla mnie, właśnie, w tym nowym crashu. W porównaniu do pierwszego, tak? Ale pierwszy, jak dla mnie, no ma, to, ma ten swój klimat, tak? już się katować po prostu. <laughs> tak, bo lubię retro. <laughs> to o tym katowaniu porozmawiamy za chwilę. Tak. To cały czas tutorial, cały czas jesteśmy w Radio Cam w Radiu Campus do godziny 17 o grach. Tutorial. Audycja o gamingu w Radio Campus. Jesteśmy z powrotem. Cały czas Bogdan i Darek w studiu Radio Campus. To skoro tutaj takie negatywne głosy, a propos, tego, a propos tych powrotów i tego katowania się i dlaczego to sobie ludzie robią, to dlaczego wy sobie to robicie? Powiem szczerze, uwielbiam te stare konsole. Niektórzy mówią, że właśnie to, tak jak tutaj kolega Darek opowiada, jest to katowanie, ale na przykład ja sobie wyobraziłem, że chciałbym po prostu spędzić jakiś ciepły lipcowy wieczór, nawet już. Bardziej pod noc podchodząco. Przy Atari 2600 chciałbym odpalić Space Invaders, chciałbym odpalić Pitfall, po prostu posłuchać te podstawowe, te ośmiobitowe dźwięki i po prostu trzymać ten joystick przy sobie i grać i słuchać na przykład za oknem, nie wiem, dźwięk świerczy. No po prostu to jest taki klimat, który po prostu ja to uwielbiam i ja się po prostu w tym mogę zagłębiać. A kolega to już nie, <śm> nie <śm> wiem. <śm> Darek? Znaczy, to nie jest do końca tak, że jak się jakoś katuje, że to się tylko trzeba brać poprawkę jedną rzecz? Wszystko ma to do siebie, że albo jest dobre, albo nie jest dobre, a nostalgia ma taką niestety wadę, że często gęsto koloryzuje nasze wspomnienia do momentu, kiedy rzeczywistość się osadza. I o ile jest cała masa gier z Amigi czy komodorka, które po dzień dzisiejszy dalej się dobrze gra, bo były dobrze napisane i były praktycznie wydane w tych momentach, kiedy no, już ludzie wiedzieli, jak sobie poradzić z technologią, która wtedy była, mieli już opracowane techniki, no to dużo gier po prostu jest takich, że one tam zachwycały w danym momencie, bo na przykład grafika 3D ale teraz, jak na to patrzymy, na no to bez obrazu, byle jakiś symulator, nie wiem, efektów w Winampie czy coś takiego wygeneruje lepsze obrazy, i tak dalej. Nie oszukujmy się, tak? Bo ja tak szczerze mówiąc, w ogóle nie czuję sentymentu do Duma na przykład. Nie? Mówię, z... Którego? No nie, no pierwszego, no. Dwójkę no znaczy, była jakby... lepsza. Nie, nie wciskałeś idę DQD? Nie, no ale wiesz, to już jest dla mnie taki czas, że ja nie wiem, no jak to miałbym to pokazać swojemu bratankowi, to raczej bym mu powiedział, że zobacz, kiedyś takie się robiło, tu się chodziło, strzelało się i tam takie rzeczy, ale ja nie wiem, czy ja chcę do tego wracać, czy ja właśnie chcę się katować po raz kolejny, nie? Mam, mam grę, do której wracam tak co 3-4 lata z łezką wokół. I jest to Neverhood. I to tak naprawdę jest jedyny tytuł, który ja jestem w stanie przekatować kilkanaście razy. I on mi się nigdy nie znudzi. No ale on jednak no, jest czymś, czego chyba nikt już później nie powtórzył. Czego nikt nie zrobił nigdy wcześniej. I on już zawsze będzie dobry, nie? No tak. O no ile, coś o ile, że, przepraszam. Jest o ile to, tak. kumamy konwencję platformówek, nie? Bo podejrzewam, że dzieciaki z rocznika 2000 mogą totalnie nie skumać, o co chodziło w różowej panterze, w Larym. jest Ventura przede wszystkim. Zventura, no. no to już. No i tam moje King's Quest i wszystkie gry sery. No, no nie, tak, z powodu tak, się no. wzięło no, ale powiedzenie, to że... Mówimy teraz o Click, tak? Tej, praktycznie już tego nie ma. Przynajmniej nie wiem, czy My są jakieś nowe produkcje właśnie tego typu. Tylko, że to jest na zasadzie to, tak, jak Schaefer mówił w Kickstarterowej kampanii. Aha. Albo Niemcy, albo jakieś indyki. Mhm. Mm mm -hmm. Deponia jest cały czas w Niemczech, robiona regularnie. Kolejna część. Szok. More you know. No tak, ale wiecie, no, to, to jednak są tytuły, które, no jak my o nich... No właśnie, możemy już jesteśmy dinozaurami po prostu, nie? Że kto już pamięta Różową Panterę i Ace O A pamiętasz, jak się przechodziło Neverhooda? <grym> no tak! Znaczy, ja wiem, że Neverhood jest w ogóle newralgicznym <grym> punktem na, na łamach historii gier komputerowych, bo okazuje się, że jest bardzo duża grupa ludzi, którzy w ogóle nie, nie wiedzą, że istniało coś takiego jak Neverhood, bo on na początku był traktowany zupełnie... Jako gra taka, no, no niby to ciekawe, ale w sumie to ludzie tego nie kumali. Jeszcze to był cholernie trudny tytuł, na którym naprawdę, było wiesz, od drugiego, drugiej mapki trzeba było naprawdę mocno kombinować. I po prostu ludzie się chyba odbijali od ściany, nie. Ale właśnie, a propos odbijania, o odbijania. Się, nie wiem czy pamiętasz, uwielbiam po prostu ten moment kiedy podchodzisz do takiego magicznego drzewka i gryziesz jabłko. Uwielbiam trzecią sekwencję, po prostu jeżeli ktoś może to sobie włączyć nawet na YouTubie, niech sobie wpisze, no. tak? Neverhood Tree. To po prostu, to po prostu miażdżyło mnie. Ja, ja pamiętam jak właśnie sam bajglem byłem i, i brat mi to pokazał, to myślałem, że po prostu zostawię plamy pod siebie. Po prostu doryłem ze śmiechu, po prostu. Marek nie ma takich dobrych wspomnień z Neverhood. Nie, bo po prostu to nie był poziom humoru, który jakoś specjalnie wspomniałem bardziej, gry akurat takie z sarkastycznym humorem. nie lubiłeś jak otwierać na przykład drzwi młotem? Wielki guzik włączasz i taki młot strzelał? Nie. Oglądałem to major'a w Cartoon Network. Nie musiałem tego przeżywać <gry> No dobrze, to może w takim razie chodzi o to, żeby sięgać do korzeni. No, bo, bo ja naprawdę staram się zrozumieć, nie, czemu, czemu są tacy ludzie jak wy, którzy zamiast ogrywać kolejne tripleje wychodzące od największych dystrybutorów i tam wszystko to, o czym się mówi, mówisz, no do Last of Us 2, mmm, fantastyczna gra, mmm, Red Dead Redemption 2, mmm, wszyscy tam cmokają i ten. A wy wracacie do domu i co? No ja akurat Bikonta, gram praktycznie większość gier, szczególnie te nowe, a retro po prostu, jeżeli tak to można nazwać, bo retro, to wiadomo, też takie określenie trochę nie do końca adekwatne do tego, co się dzieje. A to na przykład tak, chociażby są te wszystkie gry Indie, które mają stylistykę 2D i tak dalej, albo próbują kombinować teraz jest moda na to, że wychodzą FPS-y, które właśnie lata 90. stylizują i tak dalej, czyli mamy takie cięte poligony, dosyć kąciaste i tak dalej. Ten Dask podaje, że tam jeszcze kilka tytułów tego typu. No fajnie tak, tylko że w większości przypadków to jest tak, że to są robione gry przez ludzi, którzy mają dużo chęci, ale nie mają za bardzo też dużo możliwości. I tak chociażby są te wszystkie klomej Kastelwanii czy coś takiego, no to bez obrazu wolę odpalić sobie oryginał niż nieudolną kopię tego, co ktoś zrobił, bo miał nadzieję, że mu się uda zrobić coś lepiej, mimo że 10-20 lat później jest lepszą technologią dostępną nie jest w stanie nawet tego, co było dosłownie 20 lat temu, niczym wyjątkowym tak naprawdę osiągnąć. No tak, ja ostatnio też, znaczy no, nie ostatnio, za 2 czy 3 lata temu wyszła taka gra bardzo mocno stylizowana na Metal slack, nie wiem czy kojarzycie. Było I kilka też takich. było totalnie agrywalne, znak człowiek to, jak to, jak to odpalił. Chyba tak, no. Coś takiego, ale to już I... było dawno temu przecież. Ej. Tak, to nie było 3 lata temu? Mówiłeś nie, no to się... może była jakaś wiesz, kolejny, jak ty mówisz, remaster, tak? Ale to przecież wyszło kiedyś, i bodajże na Game Boy Advance, jako pierwsza w ogóle rzecz. Boże, konsole no? przenośne Game Boy. Cat Handle, no. Dobrze Chryste, jest, panie, Do tej pory mam, mam mojego Game Boya i czasem lubię go sobie odpalić, zobaczyć, jak tam mój sejsz z Pokémonów. No? A właśnie. Jak byłeś mały, to co miałeś, Game Boya czy Brick Gamer? Nie, Game Boya. O, to ten kolega z bogatszych. No, nie, ten, z innych czasów. Nie, na, na komunie dostałem. O, to, wiesz, to A to ruskie Gierki miałem. marzenie miałem. Przepraszam, nie mi, ruskie Gierki, to był Gemem, młacz z jednym ekranem. No Miałem taki przywilej, że mój tato pracował na Stadionie Dziesięciolecia mm. i miał dużo znajomych na koronie, także Ej, <laughs> wszystko z pierwszego taki, wiesz, na tydzień wypożyczany i potem ojciec musiał oddawać. Nie? Ale co, nagrałem to moje. No oczywiście, no, level sam się nie nabije przecież. <laughs> także poprzerabiałem to wszystko w każdą stronę. Pamiętam nawet czasy, kiedy mój znajomy miał PSA 1, ale nie miał karty. To strasznie droga rzecz była, że na plejaka pierwszego starczyło, ale na kartę już nie. Sekwencje przechodzenia rpegów japońskich. Sekwencje z finala siódemki na pamięć. Naprawdę. Początek finala, pierwsze, tam trzy godziny, to byłem w nocy o północy. Mm. Mogę z zamkniętymi oczami do tej pory, jakby mi ktoś odpalił, to myślę, że bezproblemowo. No dobrze, do retro gamingu wracamy za chwilę w Radio Campus. Konsola? PC? Nieważne. Tutorial jest dla wszystkich. Muszę was panowie jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo my tak sobie mówimy o tych powrotach, o tym, że gramy i, i, i że wy zbieracie ten sprzęt, i, i to pewno już w ogóle jest temat na zupełnie inną audycję. No, ja to że taki... zbieram po prostu nie sprzedaję, nie wyrzucam, bo mi się nie opłaca. Typowy centrum chomika. Mhm. Nie, po prostu kurde, wiem, że wcześniej czy później trafi się ktoś, kto będzie tego potrzebował i tyle. Ja sprawdzadźcie. No właśnie. Po ile teraz nerki chodzą? <laughs> Twoja to do wartości nie ma. raczej. No dobra, ale w sensie i tak zostawiasz cały sprzęt, jaki masz. I no tam to trochę taki starego jest... pc i tak dalej, to się pozbyłem, wiadomo, ale jeżeli Ty No nie uwierzę, że, że, że... I tak, dalej, to mam wszystkie, które miałem. I nic żadnej dodatkowej nie. Nie, jakiś tam rynek wtórny. Sztuk wiesz. Niektórych, jeżeli tak to można nazwać. W sensie kilka Gamboi, kilka Neo Geo, kilka innych dziwadeł, kilka ps jedynek, bo w jednej laser Zdech druga miała wejście już bez czynczy, więc była trochę lepszym modelem, bo się nie przegrzewała i tak. No mogę tego się pozbyć, ale z drugiej strony obudowa jest w idealnym stanie. To szkoda. Więc w najgorszym wypadku zawsze mogę tego wykorzystać, nie, żeby to potem przełożyć, bebechy czy coś takiego. A z... to, to dużo miejsca nie zajmujesz tak bardzo. Jedna szafa w zupełności wystarcza. A co z pecetami w takim razie? Czy to trzeba mieć najprzeróżniejsze konfiguracje pecetów, żeby do nie, tej pory wystarcza mówić Nie, o... DOSBOX i odrobina pamięci. A tak ja jak jestem tych analogowych, mam jeden komputer z Pentiumem 200, który sobie tak leży, sobie czeka tylko na eventy. Tak. Bo, ale On... czekaj, przypomnij jaki dysk w tym. To, wiesz, że to są takie rzeczy, ludzie nie 20 pom... mega pewnie. Ludzie dużo dużo nie pom... A nie, bo 700. Uuu, Na bogato. To, to Przepraszam. już nie jest retro, mój drogi. Ja wiem, już nie jest retro. 128, to... wiesz. A to mówię, tam jest Pentium 200, no to już jest nad Win Windows 9.8, więc to już no jest. Tak. To już jest dobrze. To tam już poważne tak. tytuły chodziło. No już tak, tak, tak. Pierwszy Tom Prider polecił. Tak. Można było w Tom prajdera na spokojnie, w kłejka też można było. Mm -hmm. nie? Jakieś jeszcze wyścigi. No to może nawet Colin dwójka by na tym poszedł. Wiesz co, nie próbowałem bo nie ryzykować. A, Albo Litwerspeed 1. Później to pójdzie, czyta się w to grać. To inne. sprawa. No właśnie. Wiesz, Pokaż niektórzy mówią, że 30 klatek wystarcza, ludzie, niektórzy twierdzą, że 5 klatek wystarcza. 30. 30. Mówi się o tym, że ta moda na retro wraca co jakiś czas i też tak się odbija i że ten, to koło się cały czas kręci, ale przecież na tych Komputerach, no właśnie, z przełomu lat 90. I, i tutaj naszego pięknego milenium, już wtedy na tych komputerach istniało coś takiego jak emulator. Oczywiście, że tak. Emulatory praktycznie już biorąc istnieją od mniej więcej połowy pod, nie wiem, lat 90., jak dobrze pójdzie. Bo możemy powiedzieć, że w roku 2000 takim retro już wtedy była, no nie ja wiem, pierwsza Prince of Persia. Oczywiście. Ale które? Oryginalne, czy te wszystkie <laughs> potem wydane gdzieś Nie dalej? no, oryginalna, no. no wierzę, nie nie mówimy o, o nerdozie, mówimy o retro. Czas, nie? Przepraszam. Ja nad tym się też zastanawiałem, czy, czy no właśnie, bo to, to retro zawsze istniało i nie, chyba nie powinniśmy mówić, że to dopiero teraz jest taki boom na te wszystkie retro rzeczy. Teraz to jest bardziej no, popularne po prostu, bo więcej ludzi ma, że tak powiem, głos i się rozkręca tak samo jak ze wszystkim. Na no, upartego można to samo powiedzieć o każdej innej rzeczy. Na przykład Gampla u nas jeszcze pięć lat temu było tak, eee, robociki do składania. A teraz, a mój Boże, mój Boże, Gampla, Gampla, sklepy się otwierają, tak? No bo rozeszło się. Wcześniej tam o jakiejś muzyce tego typu, czy coś tam się nikt nie słuchał, a teraz wszyscy Synthwave'a słuchają na YouTubie i innych kanałach. Bo ojej, super, super. Soka się wtrąca. Kiedyś to, przecież mówiło się, co, ty zbierasz stary komputer, weź, wyrzuć to, nie? Po co do ci Muzeum Techniki tak. najlepiej tak. oddaj. Weź, wyrzuć no. ten złom, w ogóle, weź. Przepalimy tutaj złoto. A teraz faktycznie jest tak, że na tych, no właśnie, bo ja was, chłopaki, ściągnąłem z grupy, do której też mam okazję przynależeć i obserwować to, co dzieje się w tym, w tym światku. i tam, jak ludzie szukają pomocy albo chwalą się, co, gdzie odpalili i, i, i czy czy też jest tak, że ludzie szukają tego sprzętu już na potęgę, że, że jest taki fan base retro, że tam nie wiem, jakiś taki biały, biały kruk, że właśnie tam ktoś szuka, nie wiem, dysku 128 tak, mega, jakiegoś konkretnego, nie? Bo, bo, bo mi idealnie pasuje do setupu. Są tacy zagorzali, tak. Znam, na, znam nawet paru takich, którzy mówią mi dokładniej, na przykład, jaka to ma być pamięć, jakiej firmy, albo na przykład, jakie, jakie firmy procesor ma być tutaj już umieszczony, bo musi być zgodne z tym, co on na przykład miał te 20 lat temu, tak. No, bądźmy szczerzy, dla mnie to jest już w ogóle takie popadanie w jakąś, nie wiem, skrajność, tak. Ja zbieram te sprzęty i udostępniam je innym, żeby ludzie widzieli, jak to jest, żeby, sobie, żeby ci starsi na przykład powrócili do tych dawnych czasów właśnie, a żeby poznali, na czym ich rodzice grali, tak? No ale spotkaliście się już z tym, że zaświadają dzieciaki, które mają 6, 7, 8 lat i. I kumają o co chodzi, nie? Tak. W sensie, bo ja za, na początku myślałem też kiedyś tutaj w Radio Campus rokrocznie robimy taką akcję, że wystawiamy stary sprzęt. I ja mam wrażenie, że tutaj dzieciaki 6, 7, 8 lat to spojrzą na to i powiedzą, co to jest w ogóle, nie? A okazuje się, że dzieciaki też kumają o co chodzi w retro. No, wiesz, poprawkę na to, że dzieciaki dzisiaj mają więcej do czynienia z technologią, niż jakby powiedzieć my w tamtym okresie. My się uczyliśmy, co to jest klawiatura i o co chodzi, jak tam wiem, wpisywać komendy. Czy na przykład, o, jak zrobić w Wordzie, żeby słowing się odpalił? A teraz to jest wiesz, wszystko z automatu, więc praktycznie rzecz biorąc, jak widzą, że coś wygląda podobnie do tego, co teraz mają w trochę innej, bardziej ładnej, kolorowej wersji, no to nic dziwnego, że kumają. No, sorry, idea Tetris'a nie jest jakaś specjalnie niezmieniona, czy coś w tym stylu, więc jak zobaczą Gierkę tego typu, to wiadomo. Zobaczą Biatykę, wiadomo co chodzi, wyścigi, tym bardziej. No chyba, że faktycznie to jest coś stare na Atari, gdzie czym jest ten pixel, a czym jest ten pixel. No nie wiem, zobaczymy, no. No tak, bo te gry też są takie opory uniwersalne, nie? No każdy wie, o co chodzi w Tetrisie, każdy jak siądzie do Ponga, nawet jeżeli nigdy wcześniej go nie widział, to po pięciu sekundach będzie wiedział, co do czego. No ale, no nie wiem, Mario, ten klasyczny na przykład. To w czym problem? No, Idziesz prawo. Ty, no w sumie to taka już też prosta gierka na telefon, nie? <śmiech> no, <śmiech> szczególnie, że całkiem niedawno, tam dwa lata temu, wyszła wersja na telefony darmowa, więc go for it. Ale właśnie jeszcze też szybko wrócę. Nie wiem, czy widzieliście. Krąży taki filmik na. na... Na YouTube, gdzie e, chyba ojciec pokazał swojemu dziecku, bo tam nie wiem, to dziecko może miało około 5 lat, Pokemony na właśnie gęboju, kolorze. I jak była, już tam doszło do jakiejś bitwy, wtedy ojciec włączył to nagrywanie i przekazał tego gęboja swojemu tam dziecku. No i to dziecko, zamiast właśnie trzymać się za krzyżak i włączać guziki, to trzyma za ekran i nachalnie próbuje po prostu przesunąć paluszkiem <laughs> po tym ekranie, myśląc, że po prostu rzuci Pokebola. Ja po prostu paszę za to, by sobie. Boże, to już, też dożyliśmy takich czasów. No, słuchaj. Będzie gorzej. Myślisz, Będzie gorzej? Że, myślicie, że dzieciaki, no właśnie, takie letnie, jakbyś im dał telefon z klawiaturą, to by wiedziały co zrobić? Telefon to z klawiaturą? Któryś Dobre. przycisk jest do czeka. Nie, no, ale taki, wiesz, ten, co były, że musiałeś trzy razy kliknąć, żeby H uzyskać. A, <laughs> ja, <pamiętasz>. A pokaż <laughs> dzie dzieciakowi na przykład, co to jest kaseta, ołówek, taki o, kla jasne, klasyk, dobra. tak? Albo poczekaj. Stasz, pokaż im stary, pokażesz. E, tak, albo pokaż im na przykład e, stary telefon, analogowy. Gdzie się kręciło? Dobrze, to kończąc ten wątek i a propos kumania dzieciaków, o co chodzi? Zapytajcie, jeżeli posiadacie, jesteście szczęśliwymi posiadaczami swoje dziecko, co oznacza ikonka save'u? Ta taka wiecie, z tą małą dyskieteczką. Noob, geek, player, tryhard, nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza. No dobrze, cały czas to jest tutorial, cały czas Bogdan Darek w naszym studiu. Cały czas rozmawiamy o retro miłości, można tak powiedzieć. A jak to wszyscy wiemy, z tą miłością bywa. Czasem jest nieco szorstka. Kontrowersji nieco i żeby trochę dorzucić do pieca. Czy w takim razie te stare gry są lepsze od tego, co teraz wychodzi? To zależy od tego, co nazywamy lepsze. No. Masz rację, to jest pojęcie zbyt ogólne jak dla mnie. Tak samo. No Muszę... bo tak, gameplayowo możemy się sprzeczać, nie? No bo wiadomo, że te gry, które teraz wychodzą, no to to są filmy interaktywne, no, które dokładnie. mają dużo rzeczy rozgrywkę. Często Ale z gęste. drugiej strony, patrząc na to, co nam oferują, no właśnie, single playery, to tu moglibyśmy chyba dyskutować. Tak, to na przykład od tego, co Ciągle skracałem na kurczę, tą ilość godzin grania, możliwości grania, przechodzenia tej całej yy, gry, tak? A właśnie rozwijałem bardziej ten jak dla mnie ten e, tryb multiplayer, ja lubię te gry, nie powiem, ale w tych starych grach, kurczę, no jednak, jeżeli się dla przykładu odpalało oni Onimusze, to przecież tam było 20 godzin grania minimum. To nie jest taka stara gra. Mówimy o roku 2000, hej. Onimusze no wyszło Retro. później. Nie, tak. w 2003 no kurde, rok 2000 1000, no tak już 17 rusznice. lat, Tak, nie? właśnie 17 lat. Eee, eee, czy czujesz widzisz? się staro? Xbox 360 taki młody? No, Ty, no, no tak, no ale w sumie PlayStation 2 to też już W zasadzie że biorąc wszystko co Ty no dobra, możemy 2000, No, ale to, to możemy już jest tu stary. wrzucić, możemy tu wrzucić i kurde Bully i Manhattan i Postala i jeszcze kilka takich tytułów, które. Half-Life, nie? chociaż. No, tak. no to już. Został jest... się przecież remake'u ostatnio. Tak? Fanowskiego, ten Black oh. Mesa, cały i tak dalej. A, no tak. Ale to tylko i wyłącznie dla szczęśliwych posiadaczy. Co nie, jest też ten... normalna wersja. Ale właśnie, a propos Sharaka pierwszego, Harvest Moon, tak mi się przypomniało. Hmm. Tam się też przecież dużo, dużo robiło, kopało, tak? No tak, i były to, to gry. To symulator farmy, który wcześniej był na Super Nintendo i na nes więc. No. no. Można by wspomnieć jeszcze. <laughs> o jezu, no przecież. Jak, jak, czy można powiedzieć, że Warcraft 2 to retro? No przecież mi się serce kraje, no jak? To jest retro? A Diablo 1? No, Dwójka. No no ale to są godziny, <laughs> w, na które po, po, ja osobiście poświęciłem, podejrzewam, że około. 500, 600, jak nie? Na pewno więcej niż powinienem. 700 godzin, nie? W sensie, no. I, I tam cały czas było coś do roboty. Nie? A teraz dostajesz grę od jednego z największych wydawców, i się okazuje, że ten single player to jest 24 godziny, nie. No to jakieś dziwne no, gry, się się gry. musiałeś no no no, ostatnio, bo nie sześć, się. Dla mnie ostatnio gra, którą, w której się zakochałem, także naprawdę, mm -hmm. my, siedząc w pracy myślałem o tym, że pójdę do domu i będę grał, to było Ghost of Tsushima, nie? Ghost of Tsushima. a słyszałem o tym, to jest o tych samurajach, tak? i tak? no, znaczy, o... to jest Assassin's Creed Japonia, no. tak? Delikatnie, tylko że tak. lepiej zrobione. To jest właśnie też dobry przykład, bo do tej pory dużo gier z serii Assassin's Creed było na zasadzie tak a, wyśmiewane trochę, nie? dopiero praktycznie od Odyssey i, nie, nie Odyssey, tego z giftem Origins. Origins. I potem Odyssey pokazało, że hej, jednak możemy zrobić coś lepiej. Tak, przepraszam, Ghost muszę, Sushima, muszę który... się wtrącić, ponieważ tym przełomem chyba nie był Assassin's Creed, który wzorował się na jeszcze jednej bardzo ważnej grze. Jakbyś mi na dał dokończyć wypowiedź, A, to, przepraszam. To, A, to musiałbyś mi przerywać. Przepraszam, przerywa. przepraszam, <grym> przepraszam <grym> nic nie mówiłem. <grym> No, i Ghost of Tsushima to jest praktycznie dokładnie to samo, co właśnie każdy Assassin, tylko że zrobione lepiej, jeżeli chodzi o kwestie gameplayu kilku mechaniki. To są te takie drobne detale, które sprawiają, że ludzie tam będą mogli mówić: O, to jest super, zajebiste, rewelacyjne i tak dalej. Chociaż to nie jest nic oryginalnego, to jest po prostu dobrze zrobiona gra. I tak samo jest też z dużą ilością starych gier, które po dzień dzisiejszy ludzie wracają, bo no, nie wiem, podoba im się strzelanie, podoba im się to, jakie levely były zaprojektowane, albo po prostu postać, czy nie wiem, mają dobre z tym wspomnienia. A teraz praktycznie odpalamy jakąś nową grę i no, niby jest ta sama postać, ale to już nie to samo, bo brakuje tego stylu, tego, nie wiem, fanu, jak zło, tak, zło, że się tego kto co, jak odbiera. I tak, no okej, okay, no fajnie, nie? Ale to nie to samo. I odpalamy na przykład tą starą gierkę, która wiadomo, że ma trochę gorszą animację, albo w ogóle nie ma animacji tak na dłuższą metę, albo no, tam 5 FPS-ów, żeby postać się schyliła, no to wow, szaleństwo, nie? I w tym momencie jest kwestia tego, że po prostu dużo osób. Woli te starsze gierki raz, że po prostu lepiej się gra w to z różnych powodów, bo nie wszystkie stare gry są lepsze, tak naprawdę. Często gęsto po prostu człowiek odpala tą gierkę i tak, a to tak fajnie się grało, wspominam. Nie nie da się w to grać teraz, po prostu, bo człowiek jest tak już przyzwyczajony, że animacja powinna być płynna, że kolizje powinny działać, a nie na zasadzie, na przykład w tym Tomb Raiderze, że dosłownie krok za krokiem, żeby ustawić się w idealnej pozycji, bo inaczej po prostu. Postać nie przeskoczy i nie złapie tego, co powinna złapać, no bo ups, byłeś dosłownie ułamek poligonu, nie pod tym kątem, i przykro mi niezmiernie. No i na przykład do tego dużo osób nie lubi wracać, no bo to się fajnie wspomina, że się chodziło, szukało, ale jak już przychodzi do prawdziwej rozgrywki, no to mimo wszystko większość osób wybierze te nowe wersje. No mimo, że są gorsze pod pewnymi względami, bo tam jest bardziej rura niż eksploracja, ale no przynajmniej to działa. Tak nie zabrnąłeś jednak z tą wypowiedzią w tą stronę, w którą ja chciałem zabrnąć, bo muszę zwrócić, no nie wiem, czy honor, czy uwagę, ale mimo wszystko, Assassin's Creed Origins stał się dlatego tak dobrym asasynem, że zaczął wzorować się, sorry, ale na wiedźminie trójce. Bardziej na GTA tak naprawdę. Mm, tak. No, GTA było pierwszą górą, która tak naprawdę w 3D pokazała tą taką pseudo-swobodę otwartego świata. No tak, ale jeżeli mówimy o całej serii tej i w ogóle od pierwszego Assassin's Creed'a... 360. No właśnie. to 3 jest Też już jest retro. No no. Czekałem no na to, czekałem. No. Ciekawe, czy Desmond już jest retro dziadem. Nie? Już możemy tak powiedzieć. Ktoś ma tatuaż zawiony teraz jako, wiesz, moja wspominka i tak dalej, to pewnie tak. No ja to, to mam też taki, że, że czułem, że faktycznie to Ghost of Tsushima jest właśnie wyciągniętym trochę takim zlepkiem i tych asasinów, które trochę zmieniły na Trójkę i jeszcze przerobiły pod różne formy. Aczkolwiek muszę przyznać, że to jest no faktycznie gra, która pierwszy raz od dawna i wciągnęła mnie gameplayowo. Mimo, że nie było tam nic odkrywczego, podejrzewam, że to tylko i wyłącznie przepiękne obrazy. ale mi przejdę z zabijania. Na co Albo dzień... robienia tego, co ci się w danej grze podobało, więc. No tak. no Poza po tym jeszcze, ja. jechanie na klimacie tego, co my, Europejczycy, uwielbiamy, czyli feudalna Japonia. No przecież, czy może być coś lepszego niż tam samuraje, miecze, kodeksy i tak dalej. Dobre science fiction. Plus przepiękny nie świat. Mi się. Ale mimo wszystko, yy, no, historia dookoła tego była też całkiem. Fajna jak na to, co teraz dostajemy, bo ja na przykład nie byłem w stanie przebrnąć przez gry zeszłego roku. Nie byłem w stanie przebrnąć przez Red Dead Redemption 2. Uważam, że to jest beznadziejna gra, jak ktoś mnie pyta, czy powinien zagrać w Red Dead, to mówię. Serio? Przebiłbym cię piątkę. The, serio, the last ja to, też. The Last of Us w ogóle nie kumam. nie? Totalnie nie czaję. Czemu ludzie mówią, że są świetnie napisana gra. Wytłumacza ci w bardzo proste. Wytłumacz sposób. mi błagam. Bo... Po pierwsze ekskluzji w Sony, po drugie, dobra kampania reklamowa, po trzecie uderzyli idealnie w te miejsca, które powinni uderzyć, żeby mieć to, co mają. Czyli... Mówimy o dwójce? Tak, o dwójce. No dobra, te nastroje... Bo to prostu, no tak, praktycznie no. wszystko było pod publiczkę zrobione idealnie i tak dalej. I ten scenarzysta, jeżeli tak w ogóle można nazywać tego człowieka, no bo to, że ktoś coś napisał, to nie znaczy, że jest scenarzystą. Od tego zacznijmy. To jest po prostu autor. No Był dobrze, ale tak przepraszam się w tronce. Mieliśmy rozmawiać o retra, mówimy ciągle o współczesnych. <grym> tak się trochę i Oj, za rok, dwa lata, by <grym> nie to <tu> uszło. <usłyszał. grym> no tak, ale mówimy o tym wszystkim w nawiązaniu właśnie do tego, że po raz kolejny wielkie firmy, które cały czas rządzą na rynku gier komputerowych, robią swoje przepiękne konferencje. I zamiast mówić nam o nowych tytułach, to mówią nam, a to damy wam odświeżonego tonego hołka, a to damy wam odświeżone coś tam, a to damy wam odświeżone coś tam. jakby totalnie nie kumam. Czy my już może skończyliśmy? Jakby rynek gier komputerowych jest zamknięty, wszystko, co miało zostać wymyślone, już zostało wymyślone. Nara, cieszcie się tym, co macie. To jest tak samo jak z filmami, przecież ostatnia dekada to były praktycznie też same remake. O których nikt nie pamięta teraz do tego stopnia, że no ciekawe kiedy to, to Ricko zremakują. Już zrobili to. No tak faktycznie, kurde zupełnie zapomniałem Albo <gry> no, tym. No, no nie, no ale wiecie, no, ale Marvel na przykład cały czas potrafi jakby wyciągać nowe komiksy i wtłaczać nowych bohaterów. Nie. do now... Absolutnie nie, to wszystko co jest w kinematografii, jeżeli chodzi o Marvela, to jest praktycznie, już biorąc lata 60. No tak, ale cały tak czas dalej. wyciągają komiksy, które ja rozumiem, że były, nie, no ale no ale próbują jakby tam mielić w tym kociołku i to, co nie próbują To, co oni próbują, to mielić. zabijać rynek tak na dłuższą matę, bo rynek komiksowy dzięki Marvelowi temu, co robi, to praktycznie, że biorąc się na na DC teraz <grym> robi tak zwane... Collateral Damage i pozwalniało wszystkich ludzi, którzy właśnie też mieli te wszystkie ideologie, bo się okazało, że hmm, może ludzie jednak nie chcą czytać o Batmanie, który ma problemy emocjonalne, albo czy nowa Batgirl jest lesbijką, czy nie jest lesbijką. O mój Boże, to straszne. Jakoś to się nie, nie sprzedawało. I teraz praktycznie wyczyścili w Marvelu jeszcze nie do końca. Ale wszystko to, co jest w filmach, serialach animowanych i szczególnie grach, to jest praktycznie, że biorąc to co było na przełomie lat 60. do mniej więcej lat 90. -tych. Infinity War to jest historia że chyba 80-tych, 90-tych lat, jeżeli pamięć nie mieli. Bo też zależy, które Infinity War bierzemy na poprawkę. Czy te oryginalne, oryginalne, czy tam którąś kolejną reedycję pomysłu, tak na dłuższą metę. Civil War chyba jest teraz trzecia historia już na ten temat napisana. A to Więc... my przestaliśmy być wybredni w takim razie? Nie, po prostu ludzie lubią to, co znają. Jeżeli widzisz tytuł Tony Hawk i tak dalej, kojarzysz, że to była fajna gra, to kupujesz. Teraz wychodzi nowy Crash Bandicoot, który praktycznie rzecz biorąc, raczej by się nie pojawił na rynku w żadnej formie, gdyby nie zrobili tego remakeu wcześniej, który musiał przypominać ludziom, że ta gra istnieje. Ty no wiecie, ile ludzi by się rzuciło do sklepów, jakby zrobili remake Undergrounda dwójki? Ja Mam na to pewno, podobnie tyle samo na każdą nową część. Chociaż poczekaj, Speed. podobno ten nowy Need for Speed Hit, ja jeszcze w niego nie grałem, podobno ma coś z tego Undergrounda. Chociaż, chociaż nie, czekaj. Pierwszy Możesz ten for który tam w 2014 roku był. Pamiętam zapowiedzi, jak były tam przerabiane, ta Toyota, która wyskoczyła wrocła z tego garażu i leciała muzyka Chemical Brothers. Nie wiem czemu, poczułem troszeczkę ten klimat pierwszego Undergrounda. Hmm. To mi się spodobało co prawda Nie mam tej gry, ubolewam, ale muszę, tam pewnego nie sobie powiedziałem, że no bo ty Odkacz, proszę sobie tak. Nid for Speed, tak, to... <gry> tak? Tak, tak. No zagrałbym w tego w oryginalnego undergrounda. Ale w tego pierwszego Need for Speeda też bym zagrał, bo mam bardzo dobre z nim wspomnienia. Podejrzewam, że byłby koszmarny już w tym momencie. A, no to I że nie dałoby się Raczej, w tak. to grać. słuchaj, no to zapraszam przecież w listopadzie jest taka super impreza w Warszawie tutaj. Ja to się boję, naprawdę. Ja mam wrażenie, że jakbym usiadł do tych starych gier, które pamiętam, mhm. to zniszczyłbym sobie głowę, że usiadłbym i oczekiwałbym czegoś z zupełnie innego. W wielu przypadkach by tak było. To wiecie, no to... A ja właśnie tak... miałem zaplanowane, że miałem wziąć Need for Speed <laughs> pierwszego na Sega <laughs> Naprawdę. To jest to, czego ja na przykład się boję, nie? Że usiądę właśnie do. i zatracisz się. Do, tak jak było z tym, z tym nieszczęsnym tą że ja pamiętam, że to jest taka super gra i w ogóle można nigdzie nie wychodzić i tylko biegać po tej mapie szkoleniowej po, domu, po, po tak. wielkim domu i tam można było tyle rzeczy. A I zabrakłeś no, w I skakanie, Kurde. i tam bieganie po tym, i próbujesz tam można było godziny spędzić, nie? odpalasz no, taką grę i masz takie. No no. No fajnie. Zastanawiam się tylko czy mm, jeżeli ktoś chce mówić o tym, że jest fanem gier komputerowych, to powinien znać historię retro? Czy już to właśnie jesteśmy chcemy... po prostu Czyli nie, nie, nie ma takiego przymusu. Bo ja, na przykład, uważam, że te, to samo powiedziałem, mam takiego tutaj w radiu syna naszego szefostwa, i z szefem rozmawiałem na ten temat, bo on oczywiście. A zaczął nagrywać podcast, przepraszam, robi filmiki na Ktoś YouTube. już nie nagrywa w dzisiejszych czasach. I się tak zastanawiałem, czy on powinien przejść tą drogę, właśnie historii gier komputerowych, żeby wiedzieć, skąd niektóre mechaniki się wywodzą, czy to jest w ogóle komukolwiek potrzebne. No bo wiecie, to tak jak z recenzjami gier na YouTubie, nie? Wszyscy mówią o tym, ile FPS-ów, czy, czy ładne, porównanie w ogóle grafiki, tam jak tu się wszystko zmienia. A no w sumie do nikt nam nigdy nie powiedział, czy fajnie się w to gra. No bo oni nie grają w te gry. Oni tylko recenzują, to jest głosowna różnica. A jeżeli chodzi o to, czy powinno się znać historię, no oczywiście, no, że się jej nie zna, to potem wiadomo, że wszystkim się będziemy podniecać, tak? Jeżeli ktoś nie grał nigdy żadnego FPS-a i dostanie. Na przykład grę od City Interactive, który już nie istnieje, teraz się z Games nadaje. No to oczywiście, że będzie mu się podobać, no bo to jest najlepszy FPS, jakiego grał, mimo że to jest jeden z największych krapów. Ale nigdy nie grał w nic innego dobrego, więc nie ma żadnego poziomu do porównania. Jeżeli będzie chciał zagrać jakąś bijatykę i dostanie też jakiś kapiszon, praktycznie rzecz biorąc, który fajnie wygląda, ale się do niczego nie nadaje, no to nie będzie miał porównania do innych bijatek, no to co on może powiedzieć? No? Że dla niego ta gra jest fajna, więc fajnie by było znać historię, widzieć skąd się pewne rzeczy wzięły i tak dalej, ale z drugiej strony też nie szalejmy, no bo to nie jest tak, że każda gra jest teraz oryginalna, czy coś, takiego. tylko fajnie wiedzieć, że to, że ktoś się podniósł na przykład, nie wiem, załóżmy ten gość Tsushima, no to okej. Okay. Przez ostatnie 2 trzy lata było co najmniej 8 gier tego typu. Watch Dogs, dwie części. Ten, Assasiny, same dwa, dodatki do Wiedźmina, który wyszedł na każdej platformie, praktycznie rzecz biorąc... A jak Jakuze to, to jeszcze wydają, niż... czy nie? Oczywiście, wydałem. właśnie Jakuza też, który jest duchowym spadkobiecą szenmu, które wszyscy się podniecają no. i wspominają dobrze, ale jakby teraz mhm. to pograli, to by się tylko wkurzali. Devil tak? May Cry. A właśnie, że w Shenmów, to dobrze pamiętam, tam się chyba 8 godzin pracowało w grze? <laughs> tak, trzeba było zapracować. Tak. <laughs> tak, tak, to pamiętam, to jest dopiero ka katorga. <laughs> Nie, katargą było sterowanie tym cholernym wiertkowcem. Tak, tak, tak. Ten tak, tak. wózek widłowy to nigdy nie działał tak, jak <noise> Ale mogłeś wyciągać małe plastikowe zabaweczki z automatów na ulicach. Tak, albo pograć na automacie. Tak, w emulatory. Było mhm. autron, z tego co pamiętam. No i super, cały czas, cały czas się to gdzieś przebija w nowych Dokładnie. tytułach, nie? No właśnie, tak, tak to się będzie kręcić, czyli co, nie uciekniemy i od remake'ów, i nie uciekniemy od kolejnych remasterów, które są z nami, ale dobrze pamiętać o tym, że można sobie na kompie odpalić emulator. A właśnie, taka a emulatorów, czy ja już jestem w stanie na moim kompie, zapewne w większość tych gier, które wychodziły na najprzeróżniejsze konsole, zapewne już to wszystko jest w sieci, da radę nie? jak najbardziej, tak. Zależy, jakie platformy. A są takie, których nie ma? Znaczy, są, wiadomo, że te nowe konsole mają problem, nie? No, bo mhm. ciężko, żeby na przykład PS3 chodziło idealnie, ale są już takie emulatory i takie pluginy, że większość z takich najważniejszych tytułów jest w miarę stabilna. Tylko wiadomo, trzeba mieć moc obliczeniową. Ale są na przykład platformy, które po dzień dzisiejszy mają problemy z emulacją, na przykład Jaguar, wiele emulatorów. Raptem, trzy chyba są teraz aktualnie robione, jakoś tam wspierane, no to część gier działa, część gier się nie odpala, część gier działa do pewnego momentu, albo na przykład kasumy Ninja na emulatorze, jednym wszystko jest, tylko tła nie ma. Na niektórych arenach. Na niektórych arenach wszystko jest, tylko tam czegoś innego brakuje. Więc to zależy od platformy. Wiadomo, że im bardziej popularna, tak, jak Nintendo, Super Nintendo, no to wiadomo, to, to po dzień dzisiejszy pracują, żeby wszystko było, co to. Piksela na ekranie idealnie, bo tam była jakaś technologia ditheringu użyta i ten cień musiał wyglądać tak, bo tak to to mrygał, a jak było na CRT, to nie mrygał, więc musimy zrobić tak, żeby to wyglądało tak oryginalnie i tak dalej. No okej, okay, fajnie. Jeszcze dokładałem specjalnie taki filtr, żeby to wyglądało, że grasz jakby na, taki, na tym starym telewizorze, tak. Oczywiście. Na kineskopie, tak. Na przykład te nowe konsolki, właśnie co wyszły, te seria mini cała w ogóle mhm. to jest dla mnie event. Ludzie niektórzy naprawdę tak się na to rzucili. Ja też nie, nie powiem. Cena e. po prostu mnie zaszokowała. Nie? Ale nie to właśnie to pierwszy kupujesz Raspberry Pi i masz wszystko. No, kolejny zwolennik malinki. <laughs> nie zwolennik, tylko czysta logika. Jeżeli no mam tak. wydać ile tam, 250 zł, było chyba najtaniej w pewnym momencie za PlayStation Mini. Mm, tam nawet... 200, 150 było nawet. 100, no, 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 to była taka promocja tak. z gatunku. A ja potem wszyscy się na, rzucili. Ja polowałem na Nesa i chyba jego cena nie spadła, ponieważ -mini? nie, tylko wzrasta. No. Ale powiem wam, był taki okres, że, pamiętam rozmowę, próbowałem się z chłopakiem wymienić Nessa Mini na PlayStation 4, bo Nes Mini wtedy sięgał prawie 900 złotych. To już w ogóle było dla mnie coś. Nie poszedł Teraz, na to? po prostu nie jestem pewien, kto na tym Chyba wyszedł czysta. gorzej, ty czy on. Wiesz co, ja nie, bo dostałem tego nesa jako prezent na urodziny, więc tutaj właśnie, wiesz, wahałem się, czy się wymienić, czy nie. Ech, to Janusza biznes. No dobrze, a czy wy macie jakieś tytuły, nad, no właśnie, nie wiem, których poszukujecie, których nie da się dostać, które są waszym jakimś takim białym krukiem, za którym właśnie... Od, w, w, chciałbym, żebyś mi opowiedział taką historię, że wiesz, że od 15 lat nie mogę znaleźć czegoś. A to ja mam taką. Od 15 nie, ale przynajmniej tak od... Y Dobrych siedmiu lat, szukam gry na komodore Pipi Hammer, tak się nazywa. To jest w internetach, gdzie? nie słyszałem tak, nigdy tak. w życiu. Chodź takim. Oczywiście są rowe do ściągnięcia za No Mnodorem? Są, są, ale właśnie jak... Raz znalazłem na eBayu yy, wersję dyskietkową, to po prostu załamają się ceną, bo to aż mnie nie stać na to. A ja to miałem kiedyś, pamiętam, na kasecie, bo też tam ktoś tam zgrał, jakiś kolega, kolegi. No i kurczę, to była taka przyjemna gra dla mnie, no chodzisz takim człowieczkiem, rozbijasz skały, zbierasz jakieś tam skarby, no po prostu w ogóle nawet muzyka, ścieżka dźwiękowa w tej, w tej grze po prostu tak mi się spodobała, że nawet ją noszę w, telef ją w telefonie i nieraz jak właśnie jadę do pracy, czy jestem w trasie, ojej, tak, smutna historia. To słucham jej, naprawdę. Do trudnych spraw idealnie się Słuchajcie, no ja do tej pory mam, wiecie, playlistę z, z muzyką z Neverhooda, Ale tydy, super nie? jest. No wiesz. Do, 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 tak dalej. Jeśli śmiejesz z Neverhooda, ja mam praktycznie, już cały czas kolekcję utworów Chris'a Hasselbaka, z I to nie tych remasterowanych, co po lat temu wydał, tylko tych oryginalnych zamigi. Po Plus całą masę <laughs> utworów z gierek Amigowych typu Agony, gdzie jest motyw na skrzypcach i tak no dalej, tak. więc wiesz, Czyli cały czas, gramy to, co na, lubi. Tak. cały czas gramy na sentymencie. Nie to, że tak. cały czas w serduchu udarek 816 16. Ale, ale mam. Czasami mam ochotę. Czy jest w takim razie, bo was nie zapytałem, czy wy jesteście zwolennikami remasterów i remake'ów? Macie jakiś taki tytuł, który z tych właśnie dużych takich, wiecie, kloców, który nie możecie się doczekać, że zostanie odświeżony. Nie. Na nic nie czekam, bo ci ludzie, którzy robią te remake zwyczajnie nie mają nic wspólnego z oryginałem i robią to na zasadzie. Ojej, zrobimy, będzie fajnie. Nie, nie będzie. A ja czekam na pierwszą Mafię. To już, chyba, już nie? jest? Tak, dziś. A no, wczoraj? Wczoraj była. Wczoraj tak? była premiera. Ta, tak. Widzicie, no ja za bardzo nie jestem na, jestem na bakier tutaj z czasem. O, to muszę zobaczyć. I to chyba w ogóle trylogia wyszła, nie? Taka? Tak? No coś tak. Pierwsza razy no, dziwi. Pseudo. Ale pierwsza Mafia kurczę dla mnie to robi robotę. Słuchaj, e, to zróbmy tak. Jak przejdziesz? E, to remaster czy remake? E, remaster. remaster był. Remaster? Ok. Czekam na ym, podpowiedź, jak wyglądał wyścig. Nie wiem, czy pamiętasz z pierwszej kluby. Najpierw się zbierało Jezus samochód Maria. i jechało na miasto. Ja to uwielbiam, tą misję. Jezus, Maria. Kurde, retro, pełną gemą o grach tak starych, jak go że szokam. Słuchaj, cieszę się, że nie wyciągnąłem tutaj GTA Vice City i wiesz, misji z helikopterem. tak, że Kolejny retro. Kurde. Na klawiaturze numerycznie, człowieku, ja to potrafię. Kurde. Za mnie to Dajcie wieczorem. mi tą grę. <noise> Darek, ty masz coś, na co czekasz? Nie, ty jak czegoś potrzebujesz, to sobie znajdziesz w szafie. Tak, powiedzmy, nie no, powiem w ten sposób. Wszystkie te remake, co pokazują, tak chociażby uczestnio Prince of Persia, są to w remake, co robią, to wygląda tak biednie, że szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy jest sens na to czekać tak na dłuższą metę. A większość tych gier to jest z gatunku, fajnie, wyjdzie, zobaczymy, czy to się będzie nadawać do czegokolwiek, bo szczerze, jeżeli już w tą grę grałem, to grać jeszcze raz tą samą, gorszą wersję, zrobioną przez kogoś, kto ma nowe, wspaniałe, genialne pomysły i tak dalej, żeby to ulepszyć, to niespecjalnie, już wolałbym po prostu nową grę. nie, nie robią tych remake'ów, tylko po prostu zrobią nową część i tyle. Ale wiadomo, trzeba zrobić remake, bo to się dobrze wspomina, dobry tytuł. Zawsze każde się bardziej złapie. Może kiedyś. Milenialci kupią. Nie, <laughs> właśnie oni nie kupią, bo nie będą wiedzieć, co to jest. No nie, no słuchaj, no ja jak, jak muszę się przyznać do tego bezbicia, jak zobaczyłem zapowiedź Tonego Hołka jedynki i dwójki, to myślałem, że wyskoczę z kapci. I potem zacząłem sobie myśleć... Nie. I do, no i... I, i, ale wiesz, to jest to, o czym mówimy. Ja nadal się boję, że jak odpalę Tonego Hołka jeden i dwa... To mój świat się zawali. Ja, ja wiesz, w mojej głowie Tony Hawk Pro Skater 2 to jest gra, którą ja pamiętam, gdzie ją kupiłem. Pamiętam, jak brałem, w, w, kurde, kartonowe pudełko formatu A4, w którym była płyta CD z Tonym Hawkiem 2. Pamiętam, jak z tą grą szedłem do kasy, pamiętam, jak w nią tłukłem i mam dziwne wrażenie, że jakbym w nią zagrał teraz. To mój świat by się zawalił. Ja bym siedział w kącie i płakał, że to już nie jestem zamdany hołd, są wtedy. A tydzień później byś stwierdził, jestem dorosłym człowiekiem, czy ja się przejmuję głupią grą. Nie, no ale wiesz, no, to, znaczy ja to traktuję opór emocjonalnie, nie? nie to no, ja jest rozumiem, naprawdę wiesz, tylko gra, wiesz. która, wiesz, będąc kurde dzieciakiem, gnojem, po prostu wracałem do domu i wiesz. Ale to właśnie wiesz. o to chodzi, jeżeli masz taki moment, że ta gra była w odpowiednim momencie Twojego życia. I tak to dobrze wspominasz, no to nawet jeżeli ona była beznadziejna pod takimi względami, teraz ją odpalisz, będziesz miał jeszcze tam taką mgiełkę nostalgii. To Ale... wiem, co zrobię. Nie kupię remake tonego Hołka, tylko ogarnę sobie emulator i będę tłuk w tego oryginalnego. Albo wpadnie do mnie na Stoisko na tą imprezę, też o, będę mieć. No i dobra, tak możemy się umówić. A będzie tylko na klawiaturze koniecznie, żadnych padów nie co się wymyślił No to w tym momencie wszyscy słuchający tak popatrzyli, co tam, ich rok na klawiaturze. FIFA 9.8? To na tak się padzie? grało? Tak, zresztą tak, gra w FIFA 9.8 na padzie. No, to szanujmy się, no, wszyscy tłukli w FIFA do, nie wiem, tam, 2002, Dwa. Jeden na sołka, drugi na fadzie. No, no jakby umówmy się, no nie było tak? Nie. Okay. O, nie, U, by było. nie mów o, wszyscy, nie wszyscy kiedy nie masz informacji na ten temat. <zysk> bo to jest tak. O, wszyscy tak robili. No, no, do, dobra, nie, bo. wszyscy nie, może wszyscy z swojego otoczenia, nie wszyscy ogólnie. Większość ludzi w Polsce. W... Już lepiej tonego Hołka grała na klawiaturze. Większość ludzi w Polsce w FIFA grała na klawiaturze. Większość ludzi w Polsce grała w Tommy Hołka na PlayStation przerobionym. Co? O, to ciekawa koncepcja. Szok. Tu bym się nie zgodził chyba. Myślę, że najgład. No końcu ja bym ludzi... się tak? zgodził, bo pierwsze PlayStation 1 przerobione było w każdym możliwym domu, gdzie się dało. Pluskie ja tłoki ze stadionu nie. regularnie nie były wszędzie, a nie pecety umiem. szczególnie gry to tak no, w pewnym momencie były trochę bardziej kosztowne. Jak się miało tłok z giełdy, czy tam na przykład ze stadionu, to sorry. I no. tym optymistycznym <noise> akcjom zakończymy dzisiejszy tutorial. Bogdan i Darek, no cóż, polecamy grupę, na której żeśmy się spiknęli. Jeżeli byście chcieli wsiąknąć jeszcze bardziej w świat retro gier i pooglądać sobie, jak ludzie skupują stare telewizory i podpinają do nich stare konsole, to polecamy w takim razie grupę facebookową Retro Lovers, miłośnicy kultury gier wideo, tam... No, tam wszystko, jak będziecie szukali jakiejś gry, to na pewno znajdziecie, się ktoś, kto wam pomoże. Bogdan i Darek, dzięki wielkie panowie. Dziękuję. gdzie to stoisko? Nie. To stoisko znajdziecie w, na e, imprezie, która się nazywa Pixel Heaven w Warszawie, na Mińskiej 65, od 13 do 15 listopada. Zobaczycie z szyldem Flashback konsole. To jestem ja, Boguś. No i wiecie, gdzie go szukać. My spotkamy się na mini turnieju Tonego Hołka 1. Będziemy katować kombosy. Elo. Tutorial. Audycja dla graczy.